No, jestem dosyć blisko, muszę uważać, żeby mnie śmigło nie trzasło, ale chcę wam pokazać, jak tam w środku pracuje ten generator. Specjalnie go pomalowałem do połowy na czerwono, żeby było widać, jak on sobie chodzi. No co, przygotowałem sobie wszystkie narzędzia. Jest wałówka, jest tak samo kuchenka gazowa. Powiem wam, że zima w tym roku jest naprawdę fajna. Zobaczcie, jeszcze trochę to kwiaty będą kwistnąć. Ale kretów to u nas jest mnóstwo. Zobaczcie, ile kretów. O, tu pozdrawiam bikiratora. On też walczy z kretami. Mam kamerę na podczerwień, także może jakiegoś kreta zauważę. No co, wiatrak się kręci, aż szkoda go rozbierać. Ale nic, zaczyna. Na początek mojej ciężkiej pracy postanowiłem przykręcić ten wiatrak tak, aby mi się nie kręcił i żeby czasami mi w głowę nie przywalił. Mam zamiar odkręcić go całego, nie rozbierać na elementy pierwsze, tylko po prostu go odkręcić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo on jest ciężki. Mogę wpaść tutaj do tej dziury i się zabić. No nic, obserwujcie, może akurat coś fajnego się wydarzy. Powiem wam, że się wkurwiłem. Znowu mi kurwa ta sama noga wleciała tam. Nie no, muszę to kurwa zrobić porządnie. O Jezu, oczywiście wiatrak mi opadł. Sam chyba nie dam rady tego zrobić, muszę jakąś pomoc wezwać. No jak widzicie, zdemontowałem już wszystko, powiem wam, było trudno. Deski zostały wymienione. Tu macie śmigła, już odkręciłem śmigła. I zobaczcie dla sceptyków, że to nie działa i w ogóle działa, zobaczcie. Nie dość, że jest podłączona żarówka, akumulator, to cały czas świeci. No nie dość, że się naładował, to jeszcze w dzień świeci. O, widzimy, nie? I powiem wam, że ten akumulator to jest stary akumulator bardzo. Podłączę sobie jakiś lepszy akumulator, może litowo-jonowy, i zobaczymy, jak to będzie działało. A dla zainteresowanych to kupiłem właśnie taki kontroler. Widzicie? No i zbierzemy się do roboty. Muszę rozłączyć ten cały system. Szkoda akumulatora, by się marnował. Trochę wszystko zostało zabezpieczone. Zobaczymy, co dam radę zrobić tam w parę dni może. I tak będzie pięknie. No, witam wszystkich w warsztacie w Polsce. Warsztat właśnie możecie sobie obejrzeć, na razie bałagan, ale w przyszłości chcę zrobić tak, aby warsztat był naprawdę fajny i robić te swoje projekty. No co zrobiłem z tym wiatrakiem, także rozebrałem go. Wiatrak dostał, jak widzicie, tutaj skrzynkę. Wszystko zostało wzmocnione, tak żeby się nie załamało, tak jak wcześniej się właśnie załamało, się wykrzywił do przodu. Wszystko pracuje fajnie, łóżko sprawdziłem, nie ma żadnych luzów. No i zobaczcie, tutaj właśnie maluję środek wiatraka, wiecie, to już robię tak na picabello, żeby to, wiecie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało ładnie. Nie taka patologia jak była, nie? Wiatrak pomalowałem na kolor czarny mat. No niektórzy tam widzowie chcieli, abym podał wymiary. No ale mówię wam, zasada jest taka, że do 300-watowego generatora musicie użyć co najmniej 2,5-metrowych śmigieł, ponieważ naprawdę tylko to ma sens. Tu mamy śmigła. Widzicie, są to zwykłe śmigła wycięte z rury PCV. Tutaj jedno mi pękło, ale to nie szkodzi, bo i tak będę je wszystkie trochę skracał. One były trochę za długie, trochę je skrócę. Aż taka moc mi nie potrzeba. Mi tylko potrzeba jest po to, aby naładowało mi akumulator jakiś tam 14 A. Wiadomo, i żeby przetrzymało światło przez noc. I to wszystko. I po to będzie ten wiatrak. I następna funkcja, jaką on będzie spełniał, to będzie po prostu funkcja dekoracyjna. Dlatego robię to w miarę ładnie. Dziękuję. A to po przerwie jeszcze raz w moim warsztacie. Tu mamy CNC maszynę, którą też zdobyliśmy, nie powiem skąd, tak jak wszystko u mnie na kanale. No, ważyła trochę, muszę wam powiedzieć. Tu Kamil właśnie ją rozpracowuje. Idziemy dalej. Tu zobaczcie, już pomalowałem śmigła, blade'y tak zwane, tak? Musicie zobaczyć, że są nierówne, ponieważ jeden blade mi pękł, no ale stwierdziłem, że wszystkie przytnę na jeden wymiar, tak aby były równe. Ogon też schnie,
Ogon trochę taki nie bardzo, ale pomaluję go na biało-czerwony, kolor naszego państwa. Będzie ładnie wyglądało. Końcówki skrzydełek też dostaną czerwony kolorek, tak żeby to fajnie wszystko wyglądało, pracowało. No i tu wiadomo, to będzie zamontowane tutaj, tak, na przedzie. No, muszę wam powiedzieć, jak dorwiecie kiedyś taki wiatrak produkcyjny, to naprawdę fajna rzecz. Bardzo mocne ma te blejty. Można się bawić. No nic, na dzisiaj kończę. Tak zobaczycie to, podejrzewam, za minutę wszystko. No jutro będę skręcał już ten wiatraczek i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Postępy idą. Sorry. Ogon został przykręcony, generator został przykręcony. Tu macie jedno śmigło, wygląda tak. Właśnie poprzykręcałem wszystko, żeby ustawić kąty. No nic, działam dalej. Ślizg tak samo jest, jak widzicie, przykręcony tutaj. Ślizg jest od alternatora założony. Będę musiał te kable tutaj jakoś uszczelnić, żeby tutaj woda nie wleciała. No jeszcze zostało trochę roboty, żeby go skręcić. Myślę, że jutro już będzie na maście i będzie się kręcił. No jeszcze jakąś obudowę wymyślę, żeby wiadomo, woda nie leciała na niego. No i to by było chyba na razie na tyle. A tu macie, schnie właśnie druga strona ślizgów. I wszystko tacy. Musiałem iść do sklepu, kupić parę śrubek, także widzicie, no niestety z samego złomu nie uda mi się tego wiatraka zrobić, ale musiałem pójść do sklepu, kupić parę puszek farby i oczywiście śrubek. No to trzeba kupić. No bałagan u mnie wygląda to tak. Widzicie, już ogon zrobiłem, pomalowałem. Jeszcze go zostało przykręcić, ale to chyba zostawię sobie na jutro. No i zobaczcie, jak to wygląda, nie? To też jutro na silikon przykręcę. Także to wygląda w ten sposób, że akumulator jest w środku. Tu mamy agregat. I trochę jest tego tutaj, widzicie. Tu jest regulator. Szczotki są tutaj zabezpieczone, tak aby tam deszcz nie padał. No, wygląda to w następujący sposób. Trochę tam spróbuję wam z perspektywy pokazać. O. Coś takiego. Troszkę się tam narobiłem, ale niedużo. Jutro montuję go na dach. Ok, jestem po przerwie. Trochę się narobiłem. Teraz tak, co zrobiłem i co mam zamiar jeszcze zrobić? Pomalowałem już blejty, jak widzicie. Wszystkie 6. Zrobiłem ogon. Całkiem nowy. Wydaje mi się, że będzie ładniejszy. Muszę spojrzeć. Zrobiłem cały rotor. Tutaj do końcówki tego rotora, jak widzicie, użyłem garnek. Po prostu go zeszlifowałem. Znalazłem jakiś tam stary garnek na złomie. Ogon zrobiłem z jakiejś starej płyty. Wyczyściłem ją, pomalowałem. Blejty, tak jak mówiłem, ze starych rur. Nikomu niepotrzebnych, czyli na to wszystko nie zużyłem nic pieniędzy, na to też nie zużyłem nic pieniędzy, na to nie zużyłem. Muszę wam powiedzieć, że musiałem kupić farbę, no to trochę mi po okiermanie poszło. A teraz tak, wyspawałem tutaj taką skrzynkę, jak widzicie. Spróbuję wam to jakoś tak pokazać, żebyście tak to objęli mniej więcej, jak to wygląda. Może przejdę się dookoła, nie mam gimbala przy sobie, ale tak postaram się wam przejść, pokazać. O, widzicie? Zamontowałem wyłącznik zmierzchniowy, zamontowałem lampkę taką, wiecie, od jachtu. Tu macie akumulator jeden i na zewnątrz jest akumulator drugi, nie? Tak, żeby były, wiadomo, dwa akumulatory. Jeden w środku niech sobie tam będzie, bo nie wiadomo, na zewnątrz może nic nie będziemy podłączali. Może on będzie tylko pełnił taką funkcję, wiecie, nocną, jak to tam się mówi. No nie? Jeszcze muszę kupić pasek lepszy do tego wszystkiego. Jak widzicie, no tutaj jest, widzicie, działa, wszystko się ładuje pięknie. No i zaraz sprawdzimy, pójdę wyłączyć światło i sprawdzimy, czy działa wyłącznik zmierzchniowy. No i mam jeszcze zamiar zamontować ten stroboskop, żeby sobie w nocy świecił, on mało prądu pobiera. No po prostu będzie tak sobie świecił, wiadomo, odstraszał niepotrzebnych gości.
Też go znalazłem na złomie, muszę wam powiedzieć, normalnie wyczuchrałem go z trawy. Działa, tylko muszę go jakoś uszczelnić, żeby wiadomo, tam woda się nie dostała do środka. Poczekajcie, spróbuję zgasić światło. Dobra, zgasiłyśmy światło. Musimy trochę odczekać. No, o, widzicie? I się zapaliło pięknie. Światełko się pali. Jak widać, nie jest mocne światełko. Mi się wydaje, że ma tylko 5 W, ale wystarczy. Niech sobie tam świeci. Wiadomo, coś na górze. Zapalę światło z powrotem. A, powinno światełko zgasnąć, tak? Po jakimś czasie. Muszę wam powiedzieć, że ten wyłącznik zmierzchniowy działa trochę tak z opóźnieniem. Sam nie wiem, ile on prądu zużywa, bo może być, że on zużywa więcej prądu jak ta żarówka, która się tam pali. Może to jest bez sensu w ogóle zakładanie jego. Może lepiej by było w ogóle zostawić żarówkę, ale to nic. Może wy tam w komentarzach będziecie coś wiedzieli, to powiedzcie, nie? No i tak, zakładam to. Jutro wszystko skręcam. Wiatrak ląduje na maszt. No i będziemy robić testy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle. Czy to będzie miało sens? No sens na pewno będzie miało, bo sprawdziłem wcześniej, że akumulator na tą noc mi naładuje, żeby tam jakieś 2 halogeniki drętwe chociaż się świeciły na tym filtrze. No miałem trochę komentarzy, powiem, fajne komentarze. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dużo było mądrych, fajne wskazówki. Dziękuję, komentujcie. I muszę wam powiedzieć, że ja się nie nastawiam na jakieś tam wielkie źródła energii. Na wielkie jakieś, wiadomo, prądy, ampery. Nie, to ma mi tylko naładować akumulator. Ja będę się cieszył, jaką będzie miał średnią pół ampera nawet, wiecie, 12 V. To ma tylko naładować akumulator, żeby to w nocy tam parę lampek się świeciło, żeby było wiadomo, co gdzie jest, że tutaj coś się dzieje, że ktoś tutaj o ten teren dba. Wiadomo. A większym generatorem zajmę się w lato, ponieważ w lato przyjeżdżam do Polski na 2 miesiące, zająć się tutaj tym obiektem. Ogólnie zapraszam wszystkich w lato, tutaj jest pole kempingowe, przyjeżdżajcie, można sobie będzie popatrzeć na mój wiatrak, popływać kajakami, pojeździć moimi rowerami elektrycznymi, więc trochę wam tak, żebyście sobie popatrzyli mniej więcej, jak to wygląda. Widzicie, zabezpieczyłem tutaj wszystko, żeby woda się nie dostała. Tak, obcięłem taki kawał rury, zabezpieczyłem, na tym położyłem akumulator. No tutaj podłączyłem go na tertytki, ponieważ wiecie, za 2 dni wracam. No nie mam czasu tego zrobić tak dokładnie. Może jutro postaram się coś tu, jakieś blachę wymyślę, no nie wiem, zobaczę. Może jeszcze zrobię jakąś osłonę tutaj delikatną, ale to jutro. No nic. Dla was to będzie zaraz, wiadomo. Dla mnie to będzie jutro. No jest godzina już około 21, także idę do domu, idę spać. Jutro zaczynamy dzień od przejażdżki rowerowej, a potem montujemy wiatrak. Nara. No, wniosłem to na górę. Ciężko było. Powiem wam, że jakieś 60-70 kg to waży. No nie, 70 nie, przesadziłem, ale z 50 kg dobry worek ziemniaków. Teraz myślę, jak to tam włożyć. Chyba będę musiał na pomoc poczekać. Sam mogę wpaść do tej dziury. Pogoda piękna dzisiaj. Mamy 3 dzień nowego roku. Idę po resztę. Rotor już stoi, proszę bardzo, zobaczyć. Trochę słońce jest w złym kierunku, aby wam pokazać to. No ale wygląda mniej więcej tak. Ogon już przykręciłem. Wygląda to w ten sposób. No nie jest tak za bardzo prosto, ale nic, ważne, to ma wyglądać i działać. No to już jest zakończony projekt, tak on wygląda z bliska. Widzicie, przy wiaterku takim minimalnym się kręci, ładuje mi tam akumulatorek. Na górze zamontowałem, tam mówiłem wcześniej, tak? Światło, czujkę dla tego światła. No, na razie ten wiatrak napędza tylko to światło. Tu macie wyprowadzone przewody do akumulatora, ale tu później coś, jakiś akumulator podłączę. Dzisiaj chyba skończę z tym wszystkim. O, widzicie, jaką fajną rzekę mamy. Ryby sobie łapią. Dajcie mi pomysł, jaki generator zamontować w tej rzece. O, czekajcie, żebym się nie spierdzielił. Pokażę wam z tej perspektywy. Jak wam się podoba? Powiem wam, że jestem zadowolony. Podoba mi się teraz ten wiatrak. Jest w miarę teraz stabilny. Jeszcze muszę trochę tam przyspawać spód, bo trochę pękło. Trochę do tyłu pójdę. Trochę się boję, żebym się nie spierdzielił z tego filtra.
tak wygląda. Ogon trochę mi krzywo wyszedł, widzicie, pod skosem idzie, ale to on i tak ma funkcję taką, aby tylko nakierować na wiatr ten cały rotor. On już przy takich, widzicie, przy takich prędkościach już sobie ładuje akumulator, nie? Może zaraz załapię jakiś większy wiaterek, to wam pokażę, jak to się kręci. A później jeszcze pokażę trochę tam rzutów z dołu. No także widzicie, wszystko pospawałem, zrobiłem solidnie. No mówię, muszę wam powiedzieć, że postarałem się, robiłem go około 3 dni, tak po 2-3 godzinki ciemne. No jest tam dosyć blisko, muszę uważać, żeby mnie śmigło nie trzasło. Ale chcę wam pokazać, jak tam w środku pracuje ten generator. Specjalnie go pomalowałem do połowy na czerwono, żeby było widać, jak on sobie chodzi. No do paska jeszcze się nie dorobiłem nowego, ale no niestety takie życie. Wytrzymał ten pasek pół roku, to i wytrzyma następne pół. O, proszę bardzo. No i taki, powiem wam, ma tą swoją funkcję dekoracyjną. No i także będzie nam trochę prądu tego produkował tam do oświetlenia. Tak jak powiedziałem, potrzebuję, żeby oświetlić tylko ten filtr tutaj. I to by było na tyle. O, teraz trochę przywiało. Kurde. O, muszę zobaczyć, jak to pracuje. Wejdę trochę. Znowu gimbal został w domu, jak zawsze. Dobra, i pójdę na dół, dam wam trochę rzutów z dołu. Oczywiście nie będę sprawdzał, jaki tam prąd, jaki tam ampery, bo sprawdzałem to wcześniej. No muszę wam powiedzieć, tak koło 1 ampera na pewno produkuje prądu. W porywach do 5, bo tak sprawdzałem na tej mojej elektrowni nożnej, że tak powiem, na rowerku. Tam miałem ten sam generator podłączony i mniej więcej te same obroty, także mogę wam powiedzieć, że to będzie może średnia, może około ampera, no nie wiem, myślę, że nie więcej. Taką średnią obliczam mu i taka mi wystarczy. O, tak wygląda z dołu. Całkiem fajnie. Teraz mi się podoba, teraz może zostać. No, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jest zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Ślizg, generator ogólnie, on jest tam wodoodporny. Sterownik też jest wodoodporny. Także będzie działał. Podejrzewam, bardzo długo. Do wiatru fajnie się ustawia, zobaczcie. Dzisiaj mamy taki w miarę lekko wieczny dzień, także baterię na pewno podładuję do pełna, tak aby mogła sobie całą noc świecić ta lampka. No może jutro jeszcze zamontuję coś nowego do tego. Tylko będę musiał kupić jeszcze jeden wyłącznik zmierzchniowy. Ten wiatrak ma mi tylko napędzić tutaj po prostu. Na tym filtrze będą trzy takie szperacze, które będą wycelowane tutaj w ten basen, nie? W tym kierunku. Ale no, ja wiem, może z 10 W by to miało nie więcej. I to tylko o to się rozchodzi, wiecie, żeby tu było jakiś zaznaczony kontur ze światełkiem. Wiecie, bo tu mam swój jacht, żeby mi po prostu ktoś nie przyszedł, nie buchnął. No, jeszcze macie tak trochę rzutów. No, no i to by było na tyle. Dziękuję.